Cześć, to Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jesteśmy, słuchajcie, u Barona. Szukamy jego córki i żony. No tutaj widać, jedna coś się naniuchała, druga coś się napiła, no i była rozruba. No, ja bardziej podejrzewam, że one zostały porwane, nie? No ale dobra, idziemy, czekajcie. Stąd nas bardzo kieruje, nie? Tak, w tamtę mańkę. No dobra, to wyjdźmy. Ja bym Barona ogólnie rzecz biorąc zapytała, ale... Ty, włosy też wyglądasz, jakbyś wczoraj pochlał. Wypraszam sobie. Żadne wczoraj, to było w weekend. Dobra, macie, tutaj te dwa zapachy nam się mieszają i możemy zejść na dół. Tutaj jakaś deska. Cholera, trap się zobaczmy. Uryba. Coś tu jeszcze znajdę. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. A tutaj niżej jeszcze trochę. Prowadzi, nie? Przed chwilą prowadziło. Tam, gdzie chce, spadaj, człowiek. Ja tu immunitet mam, ja ci przypominam. Dobra, tutaj może kawałek. Prowadzimy po krakę. Sam jesteś po kraka. A, czy mi się opłaca to wszystko przeszukiwać? Proszki alchemików. Jakby jakieś te mutageny mieli, o, to ja bym się nie obraziła. No dobra, spirytus to jest bardzo poważna rzecz i potrzebna. O, sztabka stali też się może przydać, dobra. Pozbierajmy, co tu dają jeszcze. No, chyba we mnie jeszcze ten weekend jest, coś mi się wydaje. Patrząc na to, jak Geralt tutaj nam skacze. Dobra, tu nie mogę tego na razie podnieść. Tu coś jeszcze. Jak jeszcze raz podejdę. Tędy mu nie pasuje. Dobra, nie będę zbierała tych talerzy, bo potem będę musiała to sprzedawać. Czekajcie. Tam nas dalej prowadzi. Najpierw to sprawdzę, a później pójdę do Barona. Nóż do masła. Pierożki, woda, kubki. No tak, to wszystko nam się tutaj przydać może. Dobra, jakimś tam przydrożnym tym sprzedawcom to się sprzeda i będzie po sprawie. Dobra, tu chyba wszystko. Tu jeszcze jakieś, o. A, to do tego klucz mieliśmy. Nie, no porządnych rzeczy to tutaj nie zaznamy, ale zaraz zobaczymy, co tam jest przy tym ala ołtarzyku. Modlitwa. Łukasz mojego ojca. No to dobrze nie brzmi, muszę przyznać. No dobra, zbadaj. Ołtarzyk. A więc wieczny ogień dotarł też do Velen. Czyli dobrze, że tutaj przyszłam. Dobra, to chodźmy teraz do Barona. Powiedzmy mu, co tutaj znaleźliśmy. Nie zaczynaj. Dobra, nie zaczął. Dobrze, Baron był na górze, został. A kto ci kazał tak polować? Pić też trzeba umieć z głową. Witaj, Baronie. Rozejrzałeś się już? Aha. Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy. Bo nie ufała obcym. Ten guślarz, co mu ucho obcięliśmy? Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz?
Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś, pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po 3 razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli? Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. O Jezu. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Wódki jakieś nie masz? No dobra, to idziemy do guślarza w takim razie. Ile? Tylko 7 punktów? No wiesz ty co? Dobra, czy tu? Tutaj już nic dla mnie raczej nie będzie. Dobra, to idziemy. Schodami w dół. Jak kac? No gdzie? Odczep się. Dobra. A, zaraz, bo w którą mańkę ja tu mam pójść? Za nisko zaszłam? Zejdź. Klina bym pierdolno. Wódki jakieś nie masz? Ojoż, klina, klina. Macie tu coś, koledzy? Co tam masz za sobą, skitranę? Któryś chrapał, matko. Dobra, tylko tak, bo gdzie my jesteśmy? Z tej mańki. To tutaj chyba widziałam, tak? Tutaj patrzcie, jakieś. O! Malwy, nie malwy, misi wrosty, jeszcze co innego. Burza, psia krew. Oj, to jest wiecznie burza, ja już zauważyłam ostatnie czasy. Dobra, to zostaw. Chciałam tylko, żebyś kwiatki pozbierał. Dobra, mamy daleko, no kawałek. Zobaczmy, jak to daleko jest i gdzie to jest. To jest tu. A to wiecie co, to chodźmy tu i się do konarów. Tepniemy, będzie szybciej zdecydowanie. Kurwa, z godzinę tam już siedzi. Czego przycisnęło? Jakie tu marudy są straszne. Znowu mamy ten? Zrobimy nowy model, wyczyszczony. Przecież ja to zbierałam w poprzednim odcinku, chyba że to są nowe. No to dobra. Weźmiemy sobie, na pewno się przyda. O, wściekłe pięści. To nawet wiem, co tu będzie. Tutaj możemy sobie walczyć i zostać mistrzem bijatyki, że tak to nazwę. To są właśnie takie rzeczy, które ja sobie odkładam na później, wiecie. Typu gwint, typu właśnie takie bijatyki. No to staje mi niepilno. Dobra, tutaj będzie ten. Panowie, co tutaj? Czekacie na kogoś? Dobra, ja chcę tutaj do konarów. Z konarów już będzie bliżej sobie skoczyć do guślarza. Właśnie nie wiem, czy to nie jest ten, co od niego braliśmy ucho. A bo tam do tych babit było to potrzebne. Zaraz zobaczymy. Co tu dają? To już niedaleko. Może sobie. O, nawet cyg. Zapiszmy. Patrzcie, jakiś przybłęda. Zabieraj się stąd. Czego tu? Nie, chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. A ja nie chcę się z wami bić. Właśnie to muszę sobie podbić. Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrikowi w kiszkach złe zalęgło. Kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest w prostach. O! Tak się składa, że potrzebuję guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edrika, zostawicie guślarza w spokoju? No, w sumie. Tak czy nie? No dobra, mów.
Na żołądek dajcie mu napar z dziewanny, a miejsca z wysypką obłóżcie dziką malwą. Kilka dni będzie zdrów. Spróbujemy, ale jak nie podziała, wrócimy tutaj. To lepiej, żeby podziałało. Panowie, idziemy! Dobra, dogadaliśmy się, przynajmniej się nie lejemy. Będę musiała to akcji sobie ulepszyć. O, dobra. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą? Czego chcę? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk, i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko cosik na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. 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 Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? A księżniczka? Koza. Uciekła. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Wiecie, że będziemy szukać kozy. Bez kozy? Bez kozy się nie da. Chyba żartujesz. Nie będę biegał za kozą. Nie ma kozy, nie ma wróżby. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, podstępne bestie. Ale zwróciliście uwagę, jaką piękną on ma, a jaki piękny naszyjnik z kurzych łapek. Można przedmiot fabularny, ale przygotować go do użycia, umieść go w odpowiednim miejscu w panelu F i punkt, a następnie wybierz z menu szybkiego dostępu. Aby użyć przedmiotu, wciśnij. Aha, dobra, to już wiem. Tu przedmioty fabularne, kadzidło, talizman. Ja potrzebuję tego dzwoneczka całe. Aha, już mam go w kieszeni, dobra. Dobra. Dobra, idziemy szukać kozy. Melka, halo. Melka. Matka jeszcze kozy nie szukała. A tam co za dziadostwo? Wilk. A jak wilk zezje kozę? Dobra, zapomniałem, że to... Że to Geralt, a nie Ciri. I tutaj to ja sobie mogę tylko raz mieczem machnąć. Coś, Taś?
Poza. Poszła koza do woza. Trupa znalazłam. Wejście do jaskini. Myślicie, że tam może być koza? Misia mamy. Znaczy, był misio. Dobra, to sarenka. Już myślałam, że to nasza koza. Może się tu schowała, ja tam wiem. O! Słyszę! Ja na górze robiłam me. Jeszcze jelonek. Nie no, tutaj raczej nic nie ma ciekawego. No, podnieś, podnieś. O! Niedźwiedzia znaleźliśmy. A niedźwiedź to już się... ten, obczajałam. To jest ciężka zbroja i nie chcę ciężkiej. Dobra, mamy perły. Dobra, chyba stąd możemy sobie wyjść. Gdzie ta koza? Toż słyszałam, że ją przed chwilą. Dobra, tam to chyba wilk czy koza? Nie. Jeszcze lepiej, to był jelonek. Nie, no dobra. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś wchodzę, słyszę tą kozę. Czekajcie, jak tu stałam? Niżej? Jezu, koza to jest uparte zwierzę. Na co komu potrzebna jest koza? Tylko bluzki zżera. Tu wyżej. Matko, czy tam stoi leszy? Znowu jakieś truchła tutaj. Dobra, bo my jesteśmy już... O! Słyszę tą kozulę. Ona nie miała na dzwoneczek do mnie przychodzić. Tu jesteś. Jest księżniczka. Z upadłego teatru. Kozo, księżniczko. Za uparte zwierzę. To? To chyba tędy. Chodź. Chodź, wracamy do guślarza. Dobra, idzie za mną. Na szczęście. Tędy, łaskawa pani. No tak, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmi. Gdzie? No chodźże! Dobrze, że tutaj już bestię powybijałam, nie? No czy gdzie się zawróciła, ty? Gdzieś ty polazła. Chodź.
Ja chciałam pomacać. Wygrasował ten niedźwiedź. Dobrze, że pozbyłem się go wcześniej. O, bo będę nam kozę zjadł. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? No cóż, chciałeś szukać kozy, tu masz. Dało się ominąć to zadanie? No chodź. No masz, jelonki ganiają, prawie twoja rodzina. Łotką to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz zbyt wiele. Fakt. Chodź, koza. Księżniczka. No jest, jest. Koziu moja, koziu miła. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Koza się nada? Dobra, zaraz wrócę. To miało być krew, nie mleko, halo. O Jezu, szczur. Może być. Wszystko? To koniec? Koniec. Duchy nie powiedziały nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał, może wstydził, może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było Anny, to wróżba powiedziała. Świetnie, teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte.
A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No czasem się brat z bratem i 100 lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. Aimroin odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki, pradawny, duchom rasa obca, nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Dobrze słyszałem? Wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj, myślałem, że już zanikł. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A wtedy dopomóc mu trzeba, bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie, tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Okej. Dobra, to sprawdźmy, jak się ma poroniec. Tak, coś mi się... O! Coś mi się kołatało, że może poroniec. O, przeklętym i akcji. No dobra, zobaczymy. I co? I z powrotem do barona. A tutaj kolega ma coś dla mnie? Poza kozą, oczywiście. No dobra, to lećmy w takim razie. No, kawałek do tego barona. A ja nie mogę przestań się tepnąć? Przez konary? Bo... Tak, baron tu siedzi. Dobra, to się tepniemy zawsze to szybciej, bliżej. Płotki już fatygować nie będę. Jeszcze by się z kozą poznała, jeszcze większe szajby dostała. Nie będę ryzykować. Dobra, i tak jesteśmy już prawie że na miejscu. Tutaj nawet... Koledzy potrzebni są. W sumie mogłabym zajrzeć do tej, do mojej skrzyni, bo wydaje mi się... Co, wyszedł popcorn? Bo wydaje mi się, że mogę tam mieć, czekajcie, lepszą kuszę. Ta jest poziom 3. A wydaje mi się, że od 16 ja miałam kuszę. Dobra, to zaraz sobie zajrzę, spróbuję zobaczyć. Ło! Dlaczego się pali? To ludzie, idźcie na pomoc, nie stoicie, biadolicie! Za wiadra łapać! Jak to się stało? To, że ten piorun ten kasztan walnął? Ja myślałam, że po prostu jakąś historyjkę sobie opowiadają, to poważne rzeczy się dzieją. Wow. Oswin, gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba dostajnisze. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? No właśnie. Się wszyscy boją, jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Dobra, zaraz spróbujemy, może coś się kogo uratuje. A, tu baron się wścieka. Dobra, tam jest drapał barona. Tego kurwa
Poczekajcie, ja się cofnę. Czy ja mogę ardem to? Nie, bo ja tędy nie wejdę. Ależ wieje. A idź ty, Geralt. A z tej strony było chyba jeszcze wejście. Nie, tego nie otworzę. Za groma. Zaraza. Ogień się rozprzestrzenia. Dobra, drabina. Tędy to owędy. Gdzie ten człowiek może być? Dobra, ja się jeszcze pośpieszę cicho. O, widzicie, już spodnie znalazłam. Tutaj! Jest człowiek, mam go! Już? Pójdziesz dalej? Chodź! Dobra, to już nie otworzę, chyba że tędy da radę. My też się zaraz udusimy, tak na dobrą sprawę. Dobra, otworzyłam. Udało się. Oj, fajnie, że tego człowieka ocaliłam. Mamy bohatera! Masz u mnie za to beczkę lyryjskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Skąd on takie trudne słowa zna? Nie rób ze mnie idioty! Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Nie! Ja dzisiaj nie chcę się z baronem bić, dajcie mi już święty spokój. Ja zostanę, chwalę bohatera, bo ocaliłem tego człowieka i konie. I na tym możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie go i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.